Cześć, dziś postanowiłam, że pobawię się przy Was kosmetykami i są to głównie kosmetyki naturalne. Większość, 90% będą to kosmetyki naturalne. Bo nie wiem, czy wiecie, jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, na Instastory, to wspominam o tym, że od jakiegoś czasu coraz bardziej zaczynam się interesować właśnie kosmetykami naturalnymi, składami kosmetyków itd., itd. Zrobiłam dosyć spory research dotyczący tego, jakie są kosmetyki w ogóle dostępne, co można na ten moment kupić. No i właśnie mam albo kupione przez siebie kosmetyki tutaj, albo też byłam na evencie Hebe, wspominam o tym na Instastory, gdzie również otrzymałam kilka produktów do testów. Nie jest to film sponsorowany w żaden sposób, po prostu mówię Wam jak jest. No i dzisiaj się właśnie nimi pobawię. Niektóre z tych kosmetyków już znam. Kilka razy ich używałam i zobaczycie, że niektóre są naprawdę fantastyczne, na które warto zwrócić uwagę, tym bardziej, że te kosmetyki mają naprawdę super składy. I zacznę sobie od podkładu. A, jeszcze jedna ważna uwaga. Brwi mam już zrobione z tego względu, że nie mam żadnego produktu naturalnego do brwi. No i jeśli chodzi o podkłady, na ten moment mam dwa. Ja ogólnie szukam podkładów płynnych, ja nie przypadam za tymi pudrami mineralnymi, sypkimi itd. Dlatego też bardzo często wcześniej po prostu odsuwałam się od tych kosmetyków naturalnych, bo nie lubię tej formy sypkiej. Ale zaczęły się pojawiać kosmetyki, podkłady w formie płynnej, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Mają naprawdę bardzo fajne składy z tego, co sprawdzałam. No i na ten moment mam dwie marki. Pierwsza marka jest to Puro Bio, którą poznałam ostatnio na targach kosmetycznych w Warszawie. W ogóle przemili ludzie, niesamowicie się z nimi rozmawiało, super, super atmosfera. I to są kosmetyki, które można dostać oczywiście przez internet, ale również w galeriach handlowych, takich sklepach z ekologiczną żywnością. Na przykład w Arkadii jest taki sklep Eko, coś się nazywa, nie pamiętam teraz dokładnie, ale jeśli jesteście z Warszawy, napiszę Wam w opisie, jaki to jest dokładnie sklep. To mają całą szafę jakby swoich kosmetyków dostępną, więc można sobie sprawdzić, podotykać, zmazać. No i tak, ja mam tutaj ten podkład, to jest Drop Foundation, to jest mocno kryjący podkład. Ja mam go w odcieniu 01, który jest dla mnie trochę teraz jednak za jasny. On ma lekko pudrowe wykończenie, ale naprawdę super kryje. Drugi kosmetyk to jest Lavera, marka, która chyba jest marką niemiecką, z tego co mi się wydaje. I to jest podkład, który również ma być kryjący. On jest dla mnie z kolei troszeczkę za ciemny i może odrobinkę zbyt pomarańczowy. Dlatego myślę, że sobie te dwa podkłady dzisiaj zmieszam i zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście aplikuję gąbeczką, bo tak lubię najbardziej. Najpierw sobie wklepuję tej z paletki na gąbeczkę i wklepuję. No i zobaczcie, jakie skrycie. Po prostu mega. No i właśnie też ten podkład Puro Bio, ten właśnie malutki. Tak jak wspomniałam, on daje przepiękne wykończenie na twarzy. Takie lekkie odbijanie światła. A przy tym on jest lekko zastygający, pudrowy, więc naprawdę super trzymać na twarzy. Ale też trzeba uważać, żeby nie nałożyć go za dużo. Bo może być wtedy widoczny. Kolejna uwaga jeszcze, jeśli chodzi o ten podkład, to z nim trzeba szybko pracować, z tego względu, że on dość szybko zastyga. No i też trzeba pamiętać o tym, że on delikatnie ciemnieje później, dlatego właśnie, że ma te pudry w sobie, przez co te podkłady niestety lubią właśnie w ten sposób ciemnieć. No i przechodzimy do korektora. Korektor również z marki Puro Bio. To jest korektor, który też jest kryjący. Oczywiście te wszystkie kosmetyki są organiczne, te, które do tej pory pokazywałam. I ja mam odcień tego korektora 02. Niestety okazał się być dla mnie za ciemny. Ten 01, jak patrzyłam na stoisku, okazał się być dla mnie za jasny. Teraz sobie to wycisnę, bo używam go tylko raz. Nie wiem, czy za pierwszym razem nie nałożyłam go za dużo, bo dość ciężko wyglądał pod oczami, wiecie? On jest dosyć gęsty, taki lekko również matujący. Może nałożę również na powieki, tylko najpierw nałożę bazę z Inglota. Akurat już nie jest kosmetyk naturalny. No i ogólnie jestem w szoku, jak kryjące są te produkty. No tylko jeszcze do tego korektora nie wiem, czy jestem przekonana. Jeśli chodzi o podkład, jestem bardzo z niego zadowolona na ten moment. A korektor, no jeszcze nie wiem. Jeszcze będę go testować, właśnie sprawdzę, nakładając mniejszą ilość.
czy będzie ok, czy też nie. Nałożę sobie go właśnie również na powieki. O, chyba znowu za dużo wziąłam. To jest w ogóle korektor w pędzelku, ale tak jak mówię, jest gęsty. Nie jest to taki typowy, lekki, rozświetlający korektor, tylko rzeczywiście jest konkret. Ale też on bardzo szybko zastyga, więc trzeba szybko tutaj pracować, żeby równomiernie rozprowadzić. Ale przyznam Wam się szczerze, że sądziłam, że kosmetyki naturalne, przypuszczam, że kiedyś tak było, są raczej delikatne, wiecie, mało kryjące i tak dalej. Ale widzę, że rzeczywiście coraz mocniejsze te produkty robią, coraz bardziej kryjące, co oczywiście do mnie przemawia. I jak najbardziej jestem na tak. Dlatego też coraz więcej tych kosmetyków chcę sprawdzać, testować, no i też używać oczywiście. Jeśli chodzi o ten podkład właśnie, jego cena, bo nie wspomniałam, to jest około 60 zł na stronie w internecie. Więc myślę, że naprawdę jak najbardziej w porządku cena. Powieki utrwalę sobie produktem, który najbardziej lubię do tego celu, no i to jest produkt z Maka. Nie jest to produkt naturalny, ale najbardziej go lubię, nie mam innego zamiennika naturalnego na razie, więc tylko informuję Was, że faktycznie tego sobie użyję. I przejdziemy do cieniowania oka. Zapomniałam, że przydałoby się jeszcze utrwalić podkład zanim cienie, więc użyję sobie pudru z Ecocera, to jest akurat próbka. Banana powder, czy wersja właśnie z bananem. I rzeczywiście w składzie tego pudru jest faktycznie banan, a nie jest tylko zabarwiony na żółty kolor. Więc taka ciekawa informacja. Zapach typowy dla marki Ecocera. Nie używałam wcześniej tego pudru, więc też mi ciężko powiedzieć, czy polecam, czy nie. To jest moje pierwsze użycie dosłownie. Mam nadzieję, że jakoś mocno mi nie przyciemni podkładu. Ale też ten kolor nie jest taki, wiecie, bardzo żółty, zbyt ciemny. Bardzo ładnie widzę, że się stapia z kolorem skóry. Dosyć neutralny mimo wszystko. A w okolice pod oczami nałożę sobie puder z Affect. Jest to puder mineralny, więc uznajmy, że tej kategorii naturalnych kosmetyków może się, powiedzmy, załapać. Nie jest oczywiście kosmetyk naturalny w 100%, ale jest mineralny, więc to już lepiej. I odrobinkę wklepuję pod oczy. Też ten korektor jest zastygający, więc pudru nie potrzeba zbyt wiele. Tylko po prostu, żeby nie migrował mi później w ciągu dnia. I co, przechodzimy do makijażu oka. Jeśli chodzi o oczy, to mam tylko jedną paletkę. Cieni z Charlotte Makeup Bio. Tę markę spokojnie znajdziecie w Hebe. Jest szuflada, chciałam powiedzieć. Szafa kosmetyków naturalnych właśnie w Hebe i tam ta marka Charlotte Makeup się znajduje. Mamy tutaj w paletce cztery cienie. Takie brązy, fiolety, jeden błyszczący cień, róże, tego typu klimaty. No i tak, przybliżę się do Was. No i może coś tam zdziałamy. Zobaczymy, jak te cienie w ogóle się zachowują. Z tego, co kojarzę, jak pamiętam, sprawdzałam sobie na tych targach właśnie z Hebe. Te cienie nie są jakoś wybitnie napigmentowane, szalone, ale takie myślę, że na co dzień mogą być w porządku. Wezmę sobie najpierw ten fiolet i może nałożę tutaj w zewnętrznym kąciku oka. Oczywiście nakładam też już na zmatowioną powiekę, więc ta pigmentacja i tak już będzie mniejsza. Rozprowadzę powyżej załamania powieki. Na środek powieki wezmę sobie ten brzoskwiniowy. Tutaj sobie wklepię na sam środeczek. On jest lekko satynowy, nie jest to typowy mat, nie jest to też błysk, właśnie coś pomiędzy. Ale zobaczcie, widać, że
No w opakowaniu są znacznie ciemniejsze te cienie, a na powiece jest takie okej, takie delikatne, subtelne, ale takie fajne na co dzień właśnie. Może tego błysku jeszcze sobie dodam. Na tutaj na środek również. Żeby zobaczyć jak to wygląda. No też taki subtelny w sumie. Załamanie jeszcze podkreślę sobie bardziej tym najciemniejszym fioletobrązem. Zobaczymy, czy da się je budować. Tę intensywność tutaj. Tak, pogłębia się, więc super. I na dolną powiekę wezmę sobie również ten fiolet. Ale tak, jeśli chodzi o te cienie, one są rzeczywiście takie dosyć subtelne. Takie dzienniaki. Bardzo łatwo się rozprowadzają, więc to jest duży plus. Mam dwie maskary naturalne, z których nie do końca jestem zadowolona, ale z tego też, co się dowiadywałam, to tusze bardzo trudno zrobić właśnie w tej formie kosmetyków naturalnych. No i mam dwie marki, mam Charlotte Makeup i ten tusz jest dosyć mokry. Ja go pokazywałam w filmie, gdzie używałam kilku też kosmetyków naturalnych właśnie z Hebe. No i nadal ta maskara jest mokra, tak jak wcześniej było. I druga marka to jest kolor karamel. Tę markę można dostać w Contigo i to jest akurat maskara, która jest trochę bardziej sucha już na pewno niż ten Charlotte Makeup. Natomiast też nie zadowala mnie w 100% ten efekt tej maskary. Tu akurat jest szczoteczka naturalna, ta klasyczna i myślę, że jeszcze spróbuję sobie ze szczoteczką silikonową, może wtedy będzie lepiej, bo jakoś nie do końca podoba mi się ten efekt. Lubię, kiedy te rzęsy są faktycznie widoczne, takie mocno zarysowane. W tym przypadku tego nie ma. Myślę, że może użyję tej kolor karamel maskary. Ona wcale taka tania nie jest, bo ona kosztuje około 70 zł czy 50 właśnie w Contigo. Ale byłam bardzo ciekawa, czy się u mnie sprawdzi, bo też czytałam, że są fajne, dobre, pozytywne opinie na temat tej maskary, natomiast u mnie nie bardzo. Ale pokażę Wam, jaki daje efekt, bo rzeczywiście ładny jest ciemny odcień. Ale myślę, że po prostu muszę wymienić sobie na inną szczoteczkę. Wtedy może będzie lepiej. No chyba, że też jeśli dłużej poleży, to może też wtedy będzie lepiej się zachowywała. Na ten moment jakoś wybitnie mnie nie zachwyca. Aczkolwiek nie uważam, że jest źle. Na pewno ten tusz jest lepszy niż ten Charlotte Makeup, bo nie jest aż tak właśnie mokry, jak wcześniej wspomniałam. Więc mocniej podkreśla te rzęsy. Jednak to nadal jeszcze nie jest to, co ja lubię. Widzicie? Są te rzęsy podkreślone. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Ale no to jeszcze nie jest to dla mnie. Dlatego ja sobie sięgnę jeszcze po maskarę z Maybelline, którą bardzo polubiłam ostatnio. I delikatnie sobie jeszcze rozdzielę te rzęsy, bo one troszkę mi się bardziej posklejały od tej naturalnej maskary. I je troszkę bardziej jeszcze wydłużę właśnie tym tuszem z Maybelline. Pozostało mi jeszcze wykonturowanie twarzy i tutaj mam bronzer z Ecocera. To jest odcień Peru Bronzer. On jest dosyć ciepły, on jest bardziej opalający. Więc też tutaj sobie naszykowałam na wszelki wypadek bronzer z Affect, też to jest nowość. Bronzer, który powstał we współpracy z Pro Makeup Academy. Chłodniejszy odcień o nazwie Havana. Pokażę Wam, jaka jest między nimi różnica. Widzicie? Więc pewnie sobie tym z Affect wyrównam po prostu na odcień, żeby nie był zbyt ciepły na mojej twarzy, ponieważ to jednak się za bardzo odcina. Jednak zaznaczam, że faktycznie taki bronzer się znajduje w marce Ecocera. Również można spokojnie dostać w Hebe. Pokażę Wam, jak to wygląda. Przy karnacjach, które są bardziej oliwkowe, cieplejsze, ten bronzer wygląda przepięknie, także jak najbardziej polecam dla Was. Ale jeśli macie chłodniejszy typ skóry, odcień skóry czy neutralny, no to może być trochę zbyt cieplutki. Mimo wszystko.
I tym bardziej, jeśli jesteście dosyć jasne, nie jesteście jakoś mocno opalone, to wtedy faktycznie trochę się jednak odróżnia. Nie wygląda aż tak dobrze. Nałożę jeszcze sobie tutaj na czoło. No i zobaczcie, tak właśnie wygląda ten bronzer. Więc dla mnie trochę za ciepły, więc troszkę sobie go zneutralizuję tym z Afektu. Nie mam żadnego różu, więc przechodzimy od razu do rozświetlacza. I tutaj mam 3 na ten moment rozświetlacze. 2 w formie sprasowanej, 1 w formie sypkiej. Pierwszy jest to Charlotte Makeup, jest najdelikatniejszy z tych 3, które pokażę. W bardzo ładnym takim szampańskim odcieniu, bardzo ładnie, naturalnie wygląda, nie ma drobinek. Drugi, który ostatnio właśnie kupiłam również na targach kosmetycznych, marka Purobio, czyli ta sama marka co podkładu. Jest bardziej mokry, taki konkretniejszy, ale wygląda również przepięknie na skórze, bardzo ładnie. Bardzo ładnie odbija światło, jest taki świetlisty. Pokażę Wam jeszcze dla porównania Charlotte Makeup. Jest bardziej złoty ten Charlotte, a zobaczcie, jak też pięknie wygląda. Tutaj jest taka znacznie mocniejsza tafla tego Purobio. I ostatni, mój faworyt, jest to puder Annabelle Minerals. Wspominam o tym na Instagramie, później mi też pisałyście, że już kupujecie i że jest świetny, więc bardzo się cieszę. Ja mam w odcieniu Diamond Gold i to jest akurat rozświetlacz w formie sypkiej. Natomiast bardzo przyjemnie się korzysta z tej formy. Nie byłam do końca przekonana do tego, żeby używać faktycznie wersji sypkiej, ale używa mi się rewelacyjnie. Po prostu uwielbiam ten rozświetlacz i chcę Wam pokazać właśnie, jak on wygląda na skórze. Może jeszcze pokażę Wam na dłoni dla porównania z tymi dwoma, jak on wygląda. On jest taki elegancki. Można go oczywiście dokładać, może być faktycznie mocno intensywny, ale też może być taki przyjemny, dzienny. Powiem Wam, że ten rozświetlacz na dłoni nie robi jakiegoś fenomenalnego wrażenia, ale na twarzy jest po prostu przepiękny. I wezmę sobie pędzelek Blended 155, taki spłaszczony. Może być on bardzo intensywny, można go wetrzeć i daje efekt takiej naturalnej skóry. No to już zależy, jak kto lubi. Nie ma jakichś mocnych, widocznych drobinek. Troszkę gdzieś tam mogą jakieś przebijać, ale są takie faktycznie ładnie drobno zmielone. I też Annabelle Minerals spokojnie możecie sobie dorwać w hebę statynarnie. Możecie sobie zobaczyć te rozświetlacze, bo jest jeszcze inny odcień, chłodniejszy, jaśniejszy, ale właśnie ten Gold mi się znacznie bardziej podobał. No jest przepiękny, no zobaczcie. Po prostu piękny, świetny skład, więc czego chcieć więcej. Dla ciemniejszych karnacji może być trochę zbyt jasny, zbyt świetlisty, zbyt odróżniać się od karnacji, chyba że lubicie, że rzeczywiście ten rozświetlacz jest taki, wiecie, konkretny, no to nie będziecie zawiedzione na pewno. No mi się on bardzo podoba, zobaczcie. No jest po prostu przepiękny. Jeszcze tutaj sobie go wpracuję w skórę, żeby to wszystko ładnie się zgrało. Odrobinkę dodam sobie tego jeszcze Purobio, żeby Wam pokazać, chociaż no wiem, że już to nie jest ten sam efekt. Nie zobaczcie tego, jak faktycznie ten produkt sam wygląda, ale troszkę tutaj nałożę. On daje bardziej już wykończenie metaliczne, takie właśnie bardziej mokre. Więc jeśli takie lubicie, to bardziej właśnie bym Wam polecała ten Purobio. No, po prostu piękne. No i pozostały mi usta. Jeśli chodzi o pomadki, to mamy tylko z marki Charlotte Makeup. To są pomadki w sztywcie. One są obie w wersji rozświetlającej, tak, glossy lipstick. Chłodniejsza numer 03, a cieplejsza 01. Tak ona wygląda. Jest dosyć tępa. Nie rozprowadza się tak, wiecie, nie sunie po ustach, nie jest tak bardzo, bardzo kremowa czy masełkowa. Nie za bardzo przepadam za takim błyskiem na ustach, jakoś kojarzy mi się z latami 90.
nie bardzo moje klimaty. To tyle jeśli chodzi o ten makijaż. Mam nadzieję, że w jakiś sposób zaciekawiłam Was tymi kosmetykami właśnie naturalnymi, żeby zwrócić na nie bardziej uwagę. Ja jestem ostatnio nimi, jak już wiecie, zafascynowana, sprawdzam je, kupuję coraz to nowe, testuję, porównuję. Więc dajcie znać, który kosmetyk najbardziej zwrócił Waszą uwagę, który Was zaintrygował. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć!